Instrumentami na prawo się kierujcie tam na bazylikę. Ładnie się mi powie. No, gdzie się poszło? No i gdzieś tam. Czy tędy, czy tędy. Na prawo się kierujcie też na bazylikę, a drugie wyjście na prawo. Na prawo się kierujcie. Panie, stajemy. Ludzie przechodzą na panie kończy na środku. Tak, dziękuję.
Przechodzimy, nie stoimy. Przechodzimy. Powiedziałem za papieżem Franciszkiem w staroprzewicach
Rzuciliście wygodne kanapy, swoje domowe ciepełko, laptopy, komputery, inne życie, pływanie, żeby się obuć w buty pielgrzyma i żeby przyjść, jak mówi ojciec Franciszek, żeby zrobić radę. Było widać na ulicach Częstochowy, jak śpiewaliście, orkiestra grała i wasze radosne twarze i kwiaty i śpiew. Chodzi o taki rabat. I to Ojciec Święty nie tylko powiedział do młodych ludzi, ale do wszystkich ludzi, do wszystkich. Trzeba opuścić. Jest jeszcze inne, piękniejsze życie. Trzeba zasmakować tego życia. Teraz mówię przede wszystkim do młodzieży. Trzeba przeżyć to życie radośnie, mimo że w naszym życiu pojawiają się wolne odciski i czasem słońce rozwiera i są wichry różne przeciwne i wiatry, ale trzeba wstać, idąc na cały świat. Nauczajcie wszystkie narody, powiedział Chrystus, nie siedząc na kanapie i na jakiejkolwiek ławce, ale idąc, wtedy jesteśmy aktywni. Wtedy głosimy Chrystusa i jesteśmy wspaniałymi apostołami. I przyszliście przed Matką Bożą, żeby się przez chwilę zatrzymać, popatrzeć w oczy. Nie wiem, co wasze serca powiedziały, co wasze serca powiedziały Matce Bożej. I zobaczyliście się Matkę Bożą. Nie dorównamy jej. Nie dorównamy do jej miłości, wiary, czystości, piękna. Nikt się z nią nie równa. Jest naszym wzorem, a nikt z nas, ludzi śmiertelnych, nie dorówna Matce Bożej. Ale można się zobaczyć. Przypomnijcie sobie papieża Franciszka na Jasnej Górze. Było takie potknięcie przy ołtarzu boskowie. Ale Ojciec Święty potem z humorem, z radością wytłumaczył, zinterpretował to. No potknął się, bo się zapatrzyłem na Matkę Bożą. Trzeba to zapamiętać. Zapatrzeć się na Matkę Bożą. I choć jej nie równamy, trzeba tej Matce Bożej jako ukraść z tego piękna coś. Wiarę, miłość, czystość, dobroć, radość. Tyle jest tych pięknych cnót. Zapatrzyć się. I co jeszcze posłuchać Maryi? Co nam mówi Maryja tu w tym sanktuarium narodowym? To samo, co powiedziała w Kanie Galilejskiej. Zróbcie wszystko, co Syn mój wam powie. I to jest przepis na życie. Zróbmy wszystko, co Syn jej do nas mówi. Wypełnijmy to. Bóg niech będzie na pierwszym miejscu. Jezus, ktoś powiedział, jeśli Bóg jest na pierwszym miejscu, to wszystko jest na swoim miejscu. Zróbmy to, co Syn jej do nas mówi. Jesteśmy pielgrzymami. Skończy się ta pielgrzymka, jak mówimy, piesza i duchowa. Ale my jesteśmy pielgrzymami przez całe życie. Całe nasze życie jest jedną wielką pielgrzymką. Tak idźmy po naszej drodze życiowej, żeby nie było duchowych skutków, mówiąc językiem kierowcy, aby wszystkie zakręty pozbierać, mówiąc językiem kierowcy. Ale również oklaski należą się wam, moi kochani, bo przyszliśmy tutaj, albo też niektórzy przyjechali. Dziękuję wam wszystkim za udział w tej 277 prawa. Za udział w tej naszej pielgrzymce, ci, którzy pielgrzymowali, ale też dziękuję tym, którzy przyjechali nas powitać. W sposób szczególny autokarami, w sposób szczególny chciałbym podziękować naszej orkiestrze. Brawa! Myślę, że te brawa im się należą szczególnie, że rozpoczynają jubileusz 40-lecia istnienia, tak? Dobrze mówię.